Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję bezprawie. Jest to komiks, na który przyszło nam czekać naprawdę bardzo długo. I mówię tutaj od razu, żeby była jasność, jest to tom drugi. Kilka lat wstecz właśnie pojawił się tom pierwszy, którego. Chyba już teraz tylko z drugiej ręki będzie możliwość, aby zdobyć. Niemniej, kiedy zacząłem czytać tom drugi, te wydarzenia, mam wrażenie, jakby z pierwszego tomu, owszem, mają bardzo ważne znaczenie. Niemniej, czytając ten tytuł, właśnie bez tamtego, kiedy już na pewno niektóre wątki pozapominałem, bo przyznaję się, nie wracałem do nich ponownie. Dało radę, po prostu dało radę, dało radę przetrwać ten komiks, przeczytać go, nie znając tego, co się dzieje wcześniej. I powiem Wam szczerze, że naprawdę była to przyjemna lektura, ale o tym za chwilę, bo chciałem właśnie, zanim zaczniemy, zaprezentować Wam też i tą pierwszy, który. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to jednak był cieńszy. Tutaj mamy znacznie więcej treści, bo jest to zauważalne już po samym, no, tym grubaśnym motywie, jak ja to zawsze mówię, ten grubasek, który tutaj się prezentuje. Sami możecie zauważyć, to jest tą pierwszy, to jest ten drugi, więc no, jest znacząca różnica. I to już akurat jest, no wiadomo, na plus, bo mamy więcej czytania i fajnie, że w pewnym sensie też troszeczkę jakby... Losy naszej głównej bohaterki zostały tutaj bardziej rozwinięte, przedstawione, troszeczkę wrócono do tego, co wydarzyło się w pierwszym tomie, co jeszcze bardziej ułatwia i teoretycznie daje szansę w miarę bez wielkiego szwanku wejść w tą historię. Bo jest naprawdę godna polecenia. Ogólnie seria bez sprawie sprezentowała się tutaj świetnie pod każdym względem. Ja jeszcze nic za wiele nie powiedziałem, a już słodzę, ale naprawdę uważam, że jest to chyba jedna z najlepszych, to na pewno przynajmniej jedna z najlepszych historii dziejących się w świecie Sędziego Dreda. Co do pierwszego tomu, który tak jak mówię, jakiś czas temu był jeszcze dostępny. Jest to wariant z okładką limitowaną, bo były tylko dwa. Podstawowa i właśnie ta limitowana, która po otworzeniu zobaczmy, jaki fajny tworzy rysunek. Jest to super sprawa. Sam komiks też no, prezentuje się tak samo, w sumie, jak w przypadku. Tomu drugiego. Jedyne, co jest zauważalne, to różnica w papierze. Ten to był taki papier, no najprościej mówiąc, kredowy. Tam troszeczkę wygląda to już inaczej. Przynajmniej po dotyku mam takie wrażenie. No i sam komiks prezentuje się bardzo dobrze, jak możemy zobaczyć. Kreska jest niesamowita i tu przyznam szczerze, prezentuje się właśnie to rewelacyjnie. To jest ten komiks, który mimo. Ładnych kolorów na okładkach zdecydowanie lepiej się uważam sprawdza właśnie w czerni i Bieli. Widać tutaj dosłownie każdy detal, każdy szczegół i trzeba przyznać: no, to jak jest tutaj um, kunszt pokazany naszego rysownika fila Winslade'a. No, czapki z głów, mówiąc w prościej, bo jeszcze nic nie powiedziałem o naszych oczywiście artystach. Pierwszy wspomniany właśnie przed chwilą fil. Możemy go kojarzyć głównie właśnie z bezprawia na naszym polskim rynku, ale też macał, maczał swoje paluszki przy jednym z Daredevilów oraz dwóch tomach All-Star Western. Przynajmniej takie mam informacje. Natomiast jeżeli powiedzieć coś by na temat dana abneta, w międzyczasie wam pokażę jak się prezentują dodatki w tym pierwszym tomie. No to warto powiedzieć, że ja go najbardziej jednak kojarzę z pierwszych trzech tomów, jakie na naszym polskim rynku się pojawiły, jeżeli mówimy o Aquamenie, mówiąc najprościej DC Odrodzenie. Natomiast przede wszystkim książki Warhammera tutaj też dostałem między innymi informacji, co się potwierdziło, są jego takim głównym motorem napędowym, jeżeli mogę użyć tego określenia. No, i do tego dochodzi troszeczkę komiksów superbohaterskich, choćby nawet z Marvela. Ale przejdźmy może dalej do samego drugiego tomu, który też otwierając tworzy oto taki rysunek oblężenia i jest to też okładka limitowana jedna z dwóch, bo w tym wypadku, akurat mamy, właśnie podstawową. I okładkę drugą limitowaną, ja już Wam zaraz zresztą pokażę. To jest ta podstawowa, która tworzy cały jeden rysunek. A tutaj mamy okładkę limitowaną, tą drugą, drugi wariant. No i oczywiście ta nasza właściwa, którą możemy tutaj zobaczyć. I w sumie na tym mógłbym zakończyć, tak naprawdę, mówiąc: idźcie i kupcie ten Tom. Dajcie mimo wszystko mu szansę, pomimo faktu, że jest, no tak jak powiedziałem, komiks, który kontynuuje oczywiście wątki z Tomu Pierwszego, ale da się w nie wejść. Paradoksalnie da się w nie wejść, bo zaczynamy od chwili, kiedy mamy spotkanie naszej sędziny z Radą Miasta Bedrock, gdyż Pewna korporacja po prostu chce na nich zwyczajnie najechać, znieść ich z powierzchni ziemi w wyniku pewnych działań, które owszem, były poruszane w tomie pierwszym. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się ta cała przygoda. To tutaj tak naprawdę skupiamy się na całej tej. Otoczce związanej właśnie z ochroną miasta oraz wewnętrznymi konfliktami, i tymi wszystkimi innymi wątkami, jakie się pojawiają. Przyznam szczerze, naprawdę wyszło to bardzo fajnie. I przede wszystkim tutaj zauważalny jest jeszcze większy kunszt artysty, jeśli chodzi o rysunki. Zobaczcie, ile tutaj jest szczegółów, ile tutaj jest detali i tego typu kadrów, nawet całostronicowych czy dwustronicowych, jest naprawdę odgroma Jakość i, i ta szczegółowość jest tutaj fenomenalna. Jedyne co mogę zauważyć, to mam wrażenie, jakby twarze troszeczkę e, słabiej mu wychodziły. Szczególnie kobiece. Nie wiem dlaczego. Tak mi się wydaje teraz, jak przeglądałem ten tą pierwszy, że tam jakby było to trochę lepiej przedstawione. Niemniej, tutaj naprawdę wszystko wygląda fenomenalnie. A sama historia naprawdę mnie wciągnęła. I powiem szczerze, że mimo tego, że były gorsze czasami troszeczkę momenty, takie, które psuły. Pozwolę sobie użyć określenia zajebistość tego komiksu, bo one po prostu były tylko bardzo dobre w ten sposób. I tylko utwierdzały mnie w tym co powiedziałem na początku filmu, że jest to jedna z najlepszych, jakie najlepsza historia dziejąca się w świecie Dreda, gdzie bohaterkę, możemy tą naszą główną bohaterkę Sędzinę czy raczej tutaj panią Sherw chyba powinienem powiedzieć poznać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zrozumieć jej motywy. To jak ona przesiąkła tym miastem i jak zaczyna każdą z ras, nacji, a nawet istot, bo mówimy tu nawet i o formach, no w pewnym sensie, co tutaj dużo mówić, nieżywych, o robotach, które owszem mają swoje jakieś tam, nie wiem czy użycie określenia uczucia są tutaj na miejscu, ale wiecie o co mi chodzi. I to wszystko tutaj pod tym względem prezentuje się świetnie. No i w ogóle nasza bohaterka, zobaczcie w ogóle, jakie ona ma długi warkocz, aż po same kostki prawie to jest w ogóle <gryw> niesamowite. Mycie takich włosów zajęłoby nie wiadomo ile czasu. No i to, to co mówię, teraz kiedy czuję tą fakturę papieru, no nie są taki typowo kredowy, jak to było w tym tomie pierwszym, ale myślę, że jest to do wybaczenia. Absolutnie, wręcz bym powiedział, mi to nie przeszkadza. Co mi mogłoby tutaj przeszkodzić? Próbuję e, znaleźć taki właśnie element e, wspólny, zarówno pierwszego i drugiego tomu jako całość. Chyba czegoś takiego tutaj e, nie doświadczyłem. Tak jak mówię, różnica, w, mam wrażenie, że troszeczkę te twarze jakby były. Nie wiem, inaczej narysowane, może trochę słabiej, to jest złe określenie, inaczej i tamte mi bardziej pasowały, ale za to rekompensuje to mówię większa szczegółowość, więcej tych wszystkich detali i tego, co tutaj zostało przedstawione. No, narysować coś takiego, to naprawdę trzeba mieć, no nie wiem, poziom skilla przynajmniej 11 na 10. Szacun, totalny szacun. Owszem, w pewnym momencie nie ukrywam, że komiks troszeczkę się zaciął. Był taki moment, gdzie jakoś przy tej fajności tej całej historii, którą tutaj dostajemy, kiedy właśnie jest skupienie na tym przygotowaniu do najazdu, aby ochronić to miasto, które de facto jest taką kolonią Mega City One, bo tutaj oczywiście sędziowie jak najbardziej się pojawiają. No, jest za bardzo tak, jakby może to w którymś momencie uwydatnione, tak? Chciałbym, żeby coś tutaj jeszcze zostało dodane. W chwili, kiedy natomiast, gdy zbliżamy się do tego kulminacyjnego momentu całej tej historii, i kiedy naprawdę zaczyna dziać się ta akcja. Wow, zostało to tak epicko przedstawione. No, Musicie to zobaczyć, spójrzcie po prostu. To jest coś niesamowitego. Tyle detali, tyle tego wszystkiego tutaj zostało zawarte. Ta akcja, ta gna, to poświęcenie, e, przełamanie pewnych barier, e, takiej wspólnoty, chęci, naprawdę, aby to miasto przetrwało, zostało pokazane niesamowicie. No i dochodzi do pewnego momentu zwyczajnie, gdzie. Właśnie tego momentu komiks mnie totalnie zaskoczył i dostałem takiego mocnego plaskacza, mówiąc sobie: No nie, naprawdę to tak się zakończyło? Teoretycznie mogłoby być takie faktycznie zakończenie. Eee, ono byłoby zrozumiane, jak najbardziej teoretycznie rzecz biorąc, chyba na plus. Eee, ale z pewnymi wątkami nie tyle co niedopomykanymi, a no nie w pełni satysfakcjonującymi. No bo jednak to jest świat dreda i to by było zrozumiane. Oczywiście nie, tak nie jest. Idą później zmiany, yy, i idą zmiany zupełnie w inną stronę, niż już się oswoiłem z myślą, pojawia się wiele dodatkowych. Yy, może nie tyle wątków, co sytuacji, które jeszcze bardziej mnie wtedy zaskoczyły i powiedziałem sobie, wow, ta historia była świetna. Eee, z czymś takim nie chcę używać tego określenia, żeby tutaj wam za bardzo nie zaspoilować, czego możecie się uspodziewać, ale naprawdę przeczytać ten drugi tom nawet... Bez pierwszego, gdzie akcja w sumie jest wrzucona od razu w chwili tego spotkania z tą radą, gdzie dochodzi do sytuacji, że od razu wiemy, że Bedrock zostanie zaatakowany i musi się obronić. W międzyczasie, oczywiście zostają, no może nie dosłownie, ale wyjaśnione, Losy naszej bohaterki, nawet jeszcze wstecz przed wydarzeniami z Bedrock, co jest mega plusem, bo to ułatwia wejście w tą historię. Nadrabiamy pewne straty, pewne zaległości. Dodatkowo wiele wątków jest rozwiniętych, co bardziej przenika w to całe tło fabularne, i to, co dostaliśmy w tym tomie, było bardziej skupione na codzienności. A tutaj mamy fakt takiej. Konkretnej fabuły, która skupia się właśnie w całym tym, w tej bańce tego przygotowania, właśnie na ten najazd korporacji. I do tego jeszcze później dochodzą te wątki, które teraz zacząłem Wam trochę tutaj, żeby zagmatwać to tłumaczyć. Plus w międzyczasie jeszcze ten finał, i powiem Wam po prostu. Czapki z głów, jest to cholernie dobre. Nawet gdybym nie miał pierwszego tomu, bym zaryzykował chyba i chciał przeczytać, poznać tą historię, bo wiele, mimo wszystko, będzie wyjaśnione tutaj. A to, co mieliśmy w pierwszym tomie, to bardziej bym powiedział, że były to takie lokalne coś na zasadzie nie wiem RPGowego świata, misje, wątki i tak dalej i tak dalej, poznawanie tych bohaterów, co tutaj też w pewnym sensie jest pokazane. Więc sami sobie odpowiedzcie. Ja świadomie nie pokazuję wam dalej, bo to jest 157 strona, a ich jest 200. Kilkanaście, więc sami zobaczcie, ile jest jeszcze komiksu, a tutaj jest takie zaskoczenie. Natomiast, co mogę wam tam jeszcze pokazać? Chyba nie za wiele, jedynie kilka przykładowych szkiców, które. No właśnie, prezentują się tak. No, to jest kurcze, naprawdę, jest świetny komiks, fenomenalny. I teraz mogę powiedzieć, że jest to coś, co warto przeczytać. Zdecydowanie jest on niemalże idealny. Jeszcze bardziej rozwinął konwencję z tomu pierwszego, ale skupił się bardziej na konkretnym motywie, który jest zwieńczeniem tego wszystkiego, epicką walką, która zostaje tutaj pokazana, poświęcenia. A przy okazji, pewne elementy fabularne wydaje mi się te najistotniejsze. Z tomu pierwszego zostają tutaj przedstawione, aby łatwo wejść nawet właśnie z tym tomem drugim. Więc odpowiedź zostawiam wam. Ja wiem tylko tyle, że bezprawie jest mega. Także tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło i no po prostu idealny komiks. Oczywiście wiadomo, z. Małymi jakimiś tam niedociągnięciami, ale generalnie jako całokształt naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Polecam.